jak dzisiaj w tym kraju. Jedni mają wiele, nic nie mają. Ja widzę, co się wokół dzieje. Ilu ludzi głoduje, ilu się z nich śmieje. Nie mogę nic zrobić i pomóc, nie wiem jak. Co się z nami dzieje, zwariował świat. Lecz ktoś się tym martwi i pomóc chce. Jak to trzeba zrobić, Andrzej Leper wie. Samoobrona jest i to nie tylko samoobrona rolników. To jest także samoobrona lokatorów przed eksmisją na bruk. To jest także samoobrona drobnych kupców i rzemieślników przed ekspansją obcych supermarketów. Na wsiach, w miastach wielu bankrutuje. Weźmiesz kredyt na ziarno, to bank ci zrujnuje. Wszystko tak dlatego, że każdy tylko mówi. Jak przyjdzie co do czego, to nie ma dobrych ludzi. Kto bronił rolników, gdy nikt nic nie robił? Jak walczył o pracę dla wielu rodzin? Nigdy nie chciał prawa do korony. Czuwa zawsze lider samoobrony. Także samoobrona gospodyń domowych przed drożyzną, to jest także samoobrona bezrobotnych przed utratą zasiłku i osłony socjalnej i to jest także samoobrona porządnych obywateli przed narastającą falą przestępstw i zbrodni. To jest także samoobrona Polski przed obcą dominacją. Samoobrona jest! Brońmy swego, brońmy kraju rodzinnego, brońmy tego, co kochamy. Niechaj podły wróg się dowie, że się nigdy nie poddamy. Brońmy swego.